Na zegarach już po 18 w Radiu Opole, jak zawsze, to czas na popołudniowe pasmo publicystyczne. Daniel Klimczak przed mikrofonem, przy konsoletach realizatorów Paweł Oliwa i Marcin Kobza. Mówimy Państwu dzień dobry, a dziś można powiedzieć wyjątkowe wydanie naszego programu, ponieważ dziś będziemy rozmawiać o Helenie Ler, osobie, która doczekała się po raz kolejny upamiętnienia w Opolu. Dlaczego warto o tej postaci pamiętać? To będziemy się Państwu starali wskazać w najbliższym czasie. A z nami w studiu C Henryk Szopiński, poseł ziemi złotowskiej, przyjaciel Heleny Ler. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. José Luis Pérez. Dzień dobry, syn pani Heleny. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska. Dzień dobry Państwu. A także wnuczka pani Heleny, Monika Pelaez. Dzień dobry. Jest z nami także pani Barbara Matysek-Szopińska, dyrektor Domu Polskiego Centrum Idei Rodła w Zakrzewie. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Mazur-Kulesza, prezes Stowarzyszenia Rodło Opole. Witam serdecznie. A także wiceprezes tego stowarzyszenia Urszula Zajączkowska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest z nami również pani profesor Janina Hajduk-Nijakowska, przyjaciółka rodziny. Tak chyba możemy śmiało panią określić. Dzień dobry. Dzień dobry. No to proszę Państwa, zacznijmy od chyba początku, od głównego powodu, dla którego my się tutaj dzisiaj spotkaliśmy w tak licznym gronie. Odsłonięto dziś w Opolu pamiątkową tablicę poświęconą pani Helenie Ler. 10 lat temu w stolicy regionu jej imieniem nazwany został skwer, przy którym właśnie ta tablica dzisiaj stanęła. No i pytanie do Państwa, czy Opolanie dobrze znają tę postać? W mojej ocenie... Katarzyna Mazur-Kulesza. Szanowni Państwo, kojarzą nazwisko, oczywiście. Wiedzą, że jest skwer Heleny Ler. Natomiast dzisiejsza uroczystość miała na celu pokazać publiczności, mieszkańcom naszego miasta, turystom, którzy przyjeżdżają do Opola, kim była ta osoba. Bo Helena Ler odegrała ogromną rolę w Związku Polaków w Niemczech. Z całą pewnością jest kojarzona ze swoim wieloletnim przyjacielem Edmundem Janem Osmańczykiem. Natomiast jej działalność, gdzieś tam rozmywa się, myślę, przy osobie Edmunda Osmańczyka. Dlatego nasza inicjatywa Stowarzyszenia Rodło Opole miała na celu, aby skwer Heleny Ler był jeszcze piękniejszy. I dzisiaj to się wydarzyło. My organizujemy jako stowarzyszenie spacery śladami Rodła i wspólnie z Urszulą Zajączkowską, która przewodniczy tym wycieczkom skierowanym dla mieszkańców miasta, zauważyłyśmy, że kończąc spacer na skwerze Heleny Ler, brakuje nam materiału ikonograficznego, czyli fotografii. Pięknej kobiety. Kobiety wrażliwej, ciepłej, otwartej, życzliwej, niezwykle pracowitej. I brakuje tej noty biograficznej w języku polskim, niemieckim i angielskim. I dzisiaj dzięki współpracy z prezydentem miasta Opola, Arkadiuszem Wiśniewskim, za co bardzo serdecznie oczywiście dziękujemy władzom miasta, za przychylność, za zrozumienie potrzeb naszego stowarzyszenia, udało się tę tablicę pamiątkową odsłonić. Pani wiceprezes, chciała chyba coś dopowiedzieć? Tak, chciałam tu jeszcze dodać jedną rzecz, że Helena Ler po prostu jakby tak w tej przestrzeni pamięci historycznej znikła. O ile jej przyjaciel, jej kolega ze Związku Polaków Niemczech, jej partner przy redagowaniu rubryk dla harcerzy, on druh Mietek, ona druh Nahania, o nim głośno, jest obecny w naszym mieście w różnych miejscach. No całkiem to... długą ulicę też ma, prawda? Tak. Pani Helena tylko taki malutki skwerek. 10 lat temu ta wspaniała kobieta doczekała się jedynie tego skweru. Natomiast no, sama nazwa skwer Heleny Ler nadal niewielu osobom cokolwiek mówi. No bo trzeba powiedzieć, że jak chodzi o naukę historii, to w podręcznikach
Nie ma. To jest taka wiedza dla mocno zainteresowanych. I żeby o niej mówić, no to przydałoby się coś więcej niż tylko ta nazwa. Stąd też był pomysł na tą tablicę, który wyszedł z naszego stowarzyszenia. Rok wcześniej zrobiłyśmy z koleżanką wystawę dedykowaną Druhowi Mietkowi i Druhnie Hani, po to, żeby właśnie tak, no jednak ukazać, jak ta działalność tych młodych ludzi w tej organizacji wyglądała. Ile oni w to wkładali energii, zaangażowania, no takiej też pracy u podstaw. Organizowali przecież liczne obozy dla tych harcerzy. Zresztą no Druhna Hania to była w ogóle taka 200% harcerka, więc to wszystko robiła z wielkim zapałem i te obozy były organizowane praktycznie do wojny. Tuż przed wybuchem wojny jeszcze był obóz dla harcerzy zorganizowany przez nią w Wiedniu. Także no naprawdę jest to osoba tak wspaniała. My zachwyciłyśmy się, czytając jej biogram i widząc te braki w tej przestrzeni publicznej. Ale no tu przepraszam, dzięki... że pani przerwę. Ja pamiętam, że już przy okazji stulecia Związku Polaków w Niemczech mówiło się o tym, że ta postać nie jest zbyt dobrze eksponowana. Pytanie, czy to się od tego czasu zmieniło? Tak, zmieniło się. Tu dzięki zaangażowaniu pani prezes naszego stowarzyszenia Helena Ler doczekała się biogramu na Wikipedii. Bo nie miała. I od tego zaczęliśmy, tak. Bo nie miała. Mhm. Więc my naprawdę no, staramy się tą pamięć, tą wiedzę o Helenie Ler propagować, uzupełniać, no i popularyzować. I ta tablica jest właśnie takim przykładem, że można popatrzeć na fotografię kobiety, przeczytać choćby ten krótki biogram, ale to już jest coś. I być może od tego się zacznie, że ktoś sięgnie głębiej. Swoją działalnością odcisnęła ona wielkie piętno w historii polskiego patriotyzmu. Tak przeczytałem w jednym z artykułów na temat Heleny Ler. Wiemy, że angażowała się mocno także w działalność harcerską, była tłumaczką, była redaktorką i wiele, wiele innych ważnych funkcji pełniła. A jakim była człowiekiem, jaką była mamą? To pytanie do obecnego tu syna José Luis Peláez. Słuchamy. Była zdecydowanie osobą niezwykłą. Bardzo wrażliwą i bardzo otwartą. I bardzo empatyczną. Bardzo taką otwartą na ludzi i tolerancyjną. Potrafiła sobie zjednać, to było właśnie charakterystyczne dla mojej mamy, potrafiła sobie zjednać właściwie każdego na każdym szczeblu, począwszy od takich na szczeblu powiedzmy sobie decydenckim, czy tam gdzieś musiała coś załatwić w jakimś urzędzie i tak dalej, po rzemieślników, którzy przychodzili do nas do domu, nie zawsze w dobrym humorze, potrafiła, zawsze znalazła odpowiednią drogę do każdego człowieka i to jej się udawało i to rzeczywiście ewenement. Jaką była mamą? Była no, opiekuńczą, kochającą mamą. Nie miała w sobie absolutnie nic w domu z karierowiczki, jak to się dzisiaj mówi, czyli osoby zajętej jakimiś sprawami na zewnątrz i tak dalej. Dbała o mnie, dbała o dom. Ja jestem jedynakiem. Dbała o dom. Była wymagająca. No, mówiła nawet panu podobno, synku, rób tak, jakbym cały czas na ciebie patrzyła. Pan to? Przygotowałem się do naszej dzisiejszej rozmowy. Brawo. A przynajmniej się starałem. Rzeczywiście, rzeczywiście. Zawsze mi to powtarzałam. Zresztą jak później, jak już byłem bardzo, bardzo duży, to też przypominała mi o tym, że pamiętaj, zachowuj się tak, jakbym na ciebie patrzyła. Wierzę, że patrzy. No, bardzo wiele się od niej nauczyłem. Właściwie mnóstwo jej zawdzięczam. Nauczyła mnie organizacji, jakiegoś porządku w życiu, podchodzenia jakiegoś systematycznego do... Była niezwykle dobrze zorganizowana, fantastycznie zorganizowana była. Wszystko, co robiła, miało swój początek, swój koniec, swoją konsekwencję. A jednocześnie była taką właśnie wspaniałą mamą, która piekła znakomite ciasta,
gotowała pyszne jedzonko. I nie wiem, znajdowała na to wszystko czas. Na to, żeby powiedzmy, patrząc na lata 70. choćby, kiedy była ta ogromna praca przy albumie, później przy encyklopediach Osmańczyka. Pomimo tego godziła to wszystko w jakiś sposób. Do tego jeszcze prywatnie, można powiedzieć, gromadziła swoje archiwum, które archiwum, dziś możemy w Uniwersytecie archiwum Opolskim archiwum zaczęło się właściwie od albumu, prawda? Bo album powstał dzięki temu, co udało się zachować, a na bazie tego zaczęto przesyłać. Album już został wydany, a te materiały nadal nadchodziły, więc te ludzie się jakby ożywili, poczuli, że jest jakieś miejsce, gdzie można się dzielić tymi wspomnieniami, gdzie można to wszystko przesyłać, więc mnóstwo tych zdjęć, bo to archiwum się rozrosło i to pochłaniało niesamowicie dużo czasu. Rzeczywiście. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że gdyby nie Helena Ler, to nie byłoby żadnego archiwum. Nie byłoby, tak. Oczywiście, wiadomo, dzisiaj się mówi, że to jest archiwum Rodła, które przygotował Osmańczyk i Ler. Ale jak to zwykle bywa? Osmańczyk materiały donosił, ale trzeba to było skatalogować, tak? Przygotować. I przecież pamiętasz dokładnie, uroczystość przekazania tego archiwum, które powstało w gruncie rzeczy dzięki solidnej, trudnej pracy Heleny Ler, odbyła się w Opolu na Uniwersytecie. Dzisiaj jest specjalne miejsce w bibliotece przeznaczone na to, żeby to archiwum tam prezentować. To mówi pani profesor Janina Hajduk-Nijakowska. To ja może panią zapytam i wytłumaczmy też naszym słuchaczom, co tak naprawdę to archiwum zawiera, dlaczego ono jest tak cenne? No przede wszystkim dlatego, że dokumentuje aktywność Polaków, członków Związku Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym. To jest najważniejsze. Przecież gdyby nie te materiały, to wielu rzeczy byśmy do dzisiaj nie wiedzieli. Nie mielibyśmy zielonego pojęcia. Ja ten kontekst całej jej aktywności w Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech pamiętam też przez wspomnienia mojej mamy, która też była członkinią Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. I wiele tych organizowanych w czasie, okresie międzywojennym obozów harcerskich wspólnie organizowały, zachowały się zdjęcia. I moja mama była trochę młodsza, ale w gruncie rzeczy ten sentyment, te emocje, które je wiązały, były tutaj znaczące. I tutaj, proszę państwa, postawimy przecinek, ale proszę nie odchodzić od radioodbiorników. Za chwilę na pewno wrócimy. Drodzy państwo, dziś w popołudniowym paśmie publicystycznym Radio Opole wspominamy Helenę Ler. Powiedzieliśmy na temat jej pracy, na temat tego, jaką była kobietą, ale teraz może powiedzmy o tej postawie, która, myślę, śmiało mogę powiedzieć, że przyświecała jej niemal przez całe życie, mianowicie o miłości do Polski, o patriotyzmie. Tak się składa, że dziś żyjemy w czasach, gdy nie trzeba ani narażać się pod kątem bezpieczeństwa, ani też narażać wręcz naszego życia, żeby udowadniać, bo wręcz nie musimy tego udowadniać, że kochamy Polskę, że jesteśmy Polakami. Nie grożą nam z tego tytułu żadne szykany. Często tego patriotyzmu nawet nie widać, bo być może nie ma okazji do takiego heroizmu. Więc pytanie, czy dzisiaj trudniej przez to być patriotą? Może skieruję to pytanie do pana posła Henryka Szopińskiego. Myślę, że powinno być łatwiej dzisiaj być patriotą niż wtedy. Żyjemy w zupełnie innych okolicznościach. Żyjemy w wolnym państwie, w wolnym kraju. Być może nam to spowszedniało. Być może za łatwo się przyzwyczailiśmy, że ta wolność i to wszystko dana jest nam raz na zawsze. Pani Helena Ler żyła w zupełnie innych czasach, w zupełnie innych warunkach i to, co robiła, nie wiem, czy myślała o tym, ale na pewno robiła to z narażeniem swojej wolności, swojego życia i zdrowia, przynajmniej w ostatnich latach przed II wojną światową. Ale robiła to, tak jak tutaj padło wielokrotnie, z zapałem, ponieważ była osobą niezwykle utalentowaną i była osobą niezwykle otwartą. To muszę tutaj wspomnieć, jak ja poznałem panią Helenę Ler, ponieważ mam ten zaszczyt, miałem ten zaszczyt ją poznać osobiście. I moja opowieść jest dowodem na to, jaką otwartą osobą była. Był 94 rok, czyli 30 lat temu, z racji organizowania
festiwalu takiego bluesowo-rockowego. Byłem młodym człowiekiem, miałem zaproszenie do Polskiego Radia Programu Trzeciego. Byłem gościem audycji Hirka Wrony. I rozmawialiśmy o festiwalu, który do dzisiaj zresztą organizujemy w Zakrzewie, nazywa się Festiwal Blues Express. I po zakończeniu tej audycji wychodzę na radiowy korytarz, to jeszcze nie był czas komórek, wychodzi pani sekretarka i pyta mnie, czy pan Szopiński? Tak. Telefon jest do pana. Do mnie? Przecież ja tutaj nikogo nie znam. Ale podchodzę do telefonu, biorę słuchawkę i słyszę w telefonie, przepraszam pana bardzo, słuchałem audycji, w której pan brał udział. Czy pan jest z tego Zakrzewa od księdza Domańskiego? Ja mówię, tak. To tutaj z drugiej strony truchna Hania. Czy pan kojarzy taką postać? Ponieważ ja już kilkanaście lat wcześniej już przepracowałem w Domu Polskim i historia Związku Polaków w Niemczech i Rodła była mi znana i panią Helenę Ler jako druhmechanie znałem z wydawnictw, który była autorem Młody Polak w Niemczech, Mały Polak w Niemczech. Gdzieś tam w naszej lokalnej Izbie Pamięci to nazwisko funkcjonowało, ale dla mnie była to raczej postać pomnikowa, a nie ktoś żywy, który do mnie mówi przez telefon. I pani Helena zapytała, czy ja długo będę w Warszawie, czy byłaby szansa na spotkanie, ponieważ miałem jakiś pociąg powrotny do swojej miejscowości za kilka godzin. Umówiłem się z nią i odwiedziłem ją w mieszkaniu, właśnie w tym archiwum, które było od podłogi do sufitu ułożone wielkie stosy książek, gazet, dokumentów. Właściwie to mam takie wspomnienie, że chodziło się między tymi stosami książek jak w labiryncie. To przepraszam bardzo, że tak. Panu posłowi przerwę. Jak wy się odnajdywaliście? Jak wy radziliście sobie? Jak wy żyliście w takim otoczeniu? No bo podejrzewam, że też czasami jak się o te książki potykaliście, to pewnie nie zawsze to było przyjemne. W domu zawsze było bardzo dużo książek, więc to była część tego, co było w domu. Ojciec też miał dosyć dużą bibliotekę, więc to było całkiem normalne, że wszystkie ściany są pokryte regałami na książki, a nie obrazami, więc dla nas było to całkiem normalne. Mama miała rzeczywiście swoje królestwo tam, gdzie nie wolno było tam się wtrącać, ani nic tam robić. Sprawiało to wrażenie, znaczy ja jak młody człowiek na to patrzyłem, dla mnie to było nie do ogarnięcia, jak to się dzisiaj mówi, prawda? Ona wszystko wiedziała, gdzie co jest i tak dalej. Także radziliśmy sobie z tym jak najbardziej. Ja chciałem tylko dodać, że to, że pani Helena Ler już w podeszłym wieku słuchała programu Trzeciego Polskiego Radia i jeszcze audycji, o której mówiło się i puszczało się nagrania muzyki rockowej i bluesowej, to dla mnie było niesamowitym szokiem, jak osoba jest otwarta, jak jest, że tak powiem, może kolokwialnie głodna świata tego, co się dzieje, nie selekcjonowała informacji, nie zamykała się w jakiejś bańce swojego świata, tylko tego archiwum, ale słuchała młodych ludzi. I no, bardzo się cieszę, że miałem zaszczyt ją osobiście poznać. Później, jeżeli tak możemy to nazwać, to też zaprzyjaźniliśmy się troszeczkę i przez następne kilka lat, właściwie do jej śmierci, spotykaliśmy się dosyć regularnie. Ja, jeśli można, proszę bardzo. Chciałbym tylko dodać, że skąd się wzięło to słuchanie tej trójki? No wzięło się stąd, że mama była bardzo otwarta na nową muzykę, na moje zainteresowania. Pierwszy koncert Breakoutów, na który poszedłem, to byłem z mamą na tym koncercie. Byłem z nią na czerwonych gitarach, na Niemenie. Była na to wszystko otwarta. Później przyszły inne zespoły i tak dalej. Także to było takie jakby w pewnym sensie normalne, że ona słuchała takich audycji, ponieważ się do tego przyzwyczaiła. Była otwarta. No, w tamtych czasach pana koledzy być może nie zawsze się z taką przychylnością ze strony rodziców spotykali, jeżeli chodzi o nie, muzykę. No był to zdecydowanie, był to ewenement, także to. Natomiast chciałbym jeszcze drobną taką dygresję, nawiązując do tego, do sformułowania tego pytania przez pana dotyczącego tego patriotyzmu, prawda, że żyjemy teraz w tych czasach, kiedy nie musimy czegoś tam dowodzić, a przynajmniej nie musimy się narażać, na pewno. No ale patriotyzm polega nie tylko na walce, nie tylko na narażaniu się, powiedzmy, w warunkach wojny czy w warunkach jakiegoś kryzysu, ale również i na pracy. I tutaj, co jest takie dla mojej mamy charakterystyczne, to jest to, że w obu takich sytuacjach się bardzo dobrze odnalazła.
kiedy to, co robiła, było ryzykowne jeszcze przed wojną, prawda? Kiedy została za to wszystko tam przewieziona do obozu koncentracyjnego. Kiedy musiała się trochę bronić, to też wytłumaczmy słuchaczom. Nauczyła się jiu-jitsu, potrafiła się w tym wszystkim odnaleźć, ryzykowała i był to rodzaj walki, prawda? Natomiast później to, co robiła z tym archiwum i tak dalej, to była po prostu... To była praca, taka mrówcza praca, i to też jest patriotyzm. Zwłaszcza, że ta praca nie przez wszystkich była dostrzegana, dlatego że ona nigdy nie szukała splendoru, nigdy nie szukała sławy i dlatego może pozostawała w cieniu swojego przyjaciela. I taki jest tego efekt właśnie, który dzisiaj znam, oczywiście nic nie ujmując, ale... Tak to wyglądało. Myślę, że właśnie w tej pracy, takiej pracy bezinteresownej, znakomicie się też sprawdziło. Pani Urszula Zajączkowska, wiceprezes Stowarzyszenia Radio Opole, wcześniej chciała też coś dopowiedzieć. Chciałam się włączyć w ten nurt dotyczący patriotyzmu, bo tu trzeba cały czas pamiętać, że ten okres międzywojenny był niezwykle skomplikowany dla Polaków, którzy znaleźli się po II wojnie w granicach państwa niemieckiego. I jak była organizowana taka wycieczka w 26 roku do Krakowa drużyn harcerskich i Związku Młodzieży Polsko-Katolickiej, no to tam oczywiście oni wszyscy też byli śledzeni i według informacji policji niemieckiej okazuje się, że było spotkanie z profesorem Boheńskim, który do tych młodych ludzi powiedział, że łatwo jest być Polakiem w Polsce, o wiele trudniej w Niemczech. I to zostało przez tą policję zarejestrowane. Więc ta rzecz związana z tym patriotyzmem, no nie była taka łatwa. A dziś, no myślę, że to dotyczy wielu narodów. No, słynne słowa Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna, pytajmy, co my możemy dla niej uczynić, no, są aktualne. A nieżyjący Władysław Bartoszewski powiedział, że patriotyzm polski nie polega na mówieniu o patriotyzmie, tylko na służbie. I także pani Barbara Matysek-Szopińska, dyrektor Domu Polskiego Centrum Idei Radła w Zakrzewie. Chciałabym uzupełnić. Tak, chciałabym słówko odnośnie archiwum Radła powiedzieć, że dzięki pani Helenie Ler dużo materiałów, dużo dokumentów zostało podarowane. Pani Helena podarowała nam, Domowi Polskiemu w Zakrzewie i one zostały umieszczone w naszej izbie muzealnej. Są do dnia dzisiejszego i to jest taka namacalna pamiątka po pani Helenie. Natomiast jeśli chodzi o patriotyzm, właśnie ten dzisiejszy patriotyzm, no myślę, że mamy zaszczyt, że mieszkamy w Zakrzewie, w wiosce księdza patrona, doktora Bolesława Domańskiego, że od wielu lat, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ Henryk Szopiński, prywatnie mój mąż, też przepracował ponad 40 lat w Domu Polskim w Zakrzewie. I to jest centrum idei Radła, centrum takiej działalności społeczno-kulturalnej, nie inne niż była przed wojną. My oczywiście nawiązujemy do tych tradycji, do historii, bo musimy to robić, bo taki jest nasz obowiązek, ale też forma pracy musi się zmieniać. Trudno w dzisiejszych czasach dotrzeć do młodzieży z patriotyzmem. On jest na ustach, oczywiście, że tak. Ale w jaki sposób przekazać tę historię, historię regionów, historię Polski. No a my przede wszystkim tę historię Związku Polaków w Niemczech, ponieważ Zakrzewo należało do 5. dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. I naszym zadaniem jako
instytucji Dom Polski jest właśnie praca u podstaw, praca z młodzieżą, praca z ludźmi. Zapytam o tę pracę z młodzieżą. Czy patriotyzm jest dzisiaj dla polskiej młodzieży atrakcyjny? Bo żyjemy w stosunkowo łatwych czasach. Jak już sobie ustaliliśmy, nic nam za ten patriotyzm nie grozi, więc za to nie trafia się potem na karty historii. Nie będą o nas pisać podręczników, bo płaciliśmy skrupulatnie podatki, segregowaliśmy śmieci, staraliśmy się mówić poprawnie po polsku, uczestniczyliśmy w uroczystościach państwowych. Pytanie, czy to młodzież, mówiąc potocznie, pociąga? To jest codzienna praca z młodzieżą, tak naprawdę. No i to, co wspomniałam wcześniej, forma przekazywania tego patriotyzmu. W Domu Polskim od wielu lat organizujemy sejmiki młodzieży. Sejmiki, które nawiązują do tradycji międzywojennej, bo takie sejmiki odbywały się w Domu Polskim, zresztą w każdej dzielnicy związku. I na te sejmiki zapraszamy młodzież dawnych dzielnic Związku Polaków w Niemczech, szkół związanych z Rodłem, czy też z postaciami ludzi spod znaku Rodła. I muszę powiedzieć, że mamy 200% frekwencję. Młodzież bardzo chętnie przyjeżdża, ale to nie jest forma wykładu. To są warsztaty, które prowadzimy i z zakresu tańca, i z zakresu historii. Staramy się znaleźć takie formy, żeby do tych młodych ludzi dotrzeć. Robimy to przez 16 lat i udaje nam się to. I mamy nadzieję, że będzie tak nadal. Ale to też jest praca nauczycieli w szkołach. Gdzie może niekoniecznie we wszystkich szkołach ta historia regionu jest jakby no, niekoniecznie na pierwszym miejscu, ale ta praca nauczycieli powoduje również to, że młodzież chętnie przyjeżdża. Młodzież chce się spotykać ze sobą. Młodzież chce dyskutować, chce się bawić i my taką formę proponujemy, ale to jest jedna z wielu form. Przy Domu Polskim od wielu, wielu lat działa zespół pieśni i tańca, właśnie nawiązujący też do historii, o nazwie Rodlanie. Mamy trzy grupy wiekowe, dziecięcą, młodzieżową i dorosłą. Do tego jest kapela ludowa, do tego jest również i chórek. To jest ponad 50-osobowa grupa. I młodzież bardzo chętnie uczestniczy w tych zajęciach, mimo że jest to taniec ludowy, niezbyt popularny, prawda? A jednak młodzież przychodzi, ale też staramy się poprzez Izbę Muzealną, którą mamy u siebie w Domu Polskim, organizować lekcje historyczne, wycieczki, również i pokazy filmowe. I dyskutujemy też w oparciu o 5 prawd Polaków w Niemczech, dyskutować o tej historii. Oczywiście mamy świadomość tego, że to nie będą nie wiadomo jakie rzesze, ale każdy młody człowiek, który przychodzi do nas, jemu trzeba po prostu poświęcić czas, rozmawiać z nim, dyskutować, nawet jeżeli on przychodzi ze swoimi prywatnymi problemami. Pani dyrektor, jeżeli dobrze widzę, ma przed sobą pewien obraz, coś w ramce. Ja z tego punktu nie widzę tego dobrze, więc mogę się trochę pomylić. Co to jest? Właśnie, to na to pytanie odpowie pan José Luis Peláez, ponieważ właśnie, a propos Stowarzyszenia Rodło Opole, robimy co możemy, oczywiście, żeby upowszechniać wiedzę o Związku Polaków w Niemczech i no, pokłosiem takiej właśnie działalności są różne elementy, czyli to jednak nie jest obraz, teraz widzę. Które są nam przekazywane i właśnie na dole, zanim przyjechaliśmy tutaj windą do pana na górę, to pan José Luis Peláez przekazał nam jako stowarzyszeniu pewien dokument, który należał do jego mamy. A co to jest, to bardzo proszę nam powiedzieć. Merytoryczną ocenę to dokonacie wy. Tak. To jest jeden z dokumentów, który był w domowym archiwum.
mama podpisała, to pamiątka z Berlina z 1943 roku, więc tak. było to dla niej ważne. Napisany dokument jest po niemiecku. Tak. Tytuł tego, no ile pamiętam, to jest stanowisko, zajęcie stanowiska w tak zwanej kwestii polskiej. Tutaj władze niemieckie odnoszą się niezwykle krytycznie właśnie do mniejszości polskiej i myślę, że to był taki dokument, który zachęcał jeszcze bardziej, znaczy treść tego dokumentu. Polaków działających w tym związku, Polaków w Niemczech do dbania o swoje sprawy, do walki o zachowanie polskości. Merytoryczną ocenę pozostawiam panią. Trudno mi się do tego rzeczywiście odnieść, no ponieważ brak mi takiej rzetelnej wiedzy historycznej na ten temat, więc mam nadzieję, że się przyda, że znajdzie swoje miejsce. Ewentualnie mogę, gdyby była taka potrzeba, pomóc w tłumaczeniu, ale to już powierzam. Tak, poradzimy sobie, tak. Bardzo dziękujemy. To jakby pani była łaskawa pokazać jeszcze raz do kamery, żeby nasi widzowie mogli zobaczyć. Tak, tutaj w moją stronę, tak panią akurat kamera powinna złapać. No i co się z tym dokumentem teraz stanie? Dokument przyjęłyśmy oczywiście serdecznie dziękujemy panu Pelaezowi i ja myślę, że organizując kolejne spotkanie poświęcone Helenie Ler albo wystawę, będziemy popularyzować i pokazywać to mieszkańcom Opola. Oczywiście w kontekście historycznym, tak jak pan Pelaez powiedział, ponieważ to wszystko wymaga opracowania, ulokowania w odpowiednim okresie życia i działalności Heleny Ler. A wracając do tej, do nauczania, popularyzowania młodzieży, informowania o działalności Związku Polaków w Niemczech, to myślę, że należy tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że ta mrówcza praca Heleny Ler jako strażniczki, autorki archiwum Rodła dla wielu młodych ludzi dzisiaj wydaje się nieprawdopodobna. Dlaczego? Myślę, że odpowiedź jest prosta, bo tego świata już nie ma. Tak jak pan redaktor powiedział, my się mierzymy z zupełnie inną rzeczywistością. Właściwie wiedziemy sobie takie wygodne życie, tak? Nikt nie myśli, żaden młody człowiek nie myśli o tym, żeby zbierać wycinki prasowe, które dotyczyły Związku Polaków w Niemczech. Bo a kto jeszcze w ogóle dzisiaj z gazet coś wycina, prawda? Helena Ler do końca swoich dni gromadziła wycinki prasowe, które dotyczyły działalności Związku Polaków w Niemczech, osób, ona, ja miałam w rękach wycinki, które no, pochodziły z różnych regionów Polski, bo przecież ci działacze Związku Polaków w Niemczech no, zmieniali miejsca zamieszkania, wiedli życie po wojnie różne, prawda, a ona się tym interesowała, potrafiła dotrzeć do tych wszystkich osób, umiała ich umiejscowić, jeżeli chodzi o chociażby dzielnice, tak? U nas była pierwsza dzielnica, tutaj państwo szopińscy są przedstawicielami piątej dzielnicy, także to wymagało naprawdę takiej mrówczej pracy, która no, ja myślę, że jesteśmy w stanie uczyć młodzieży takiego szacunku do dokumentu, do archiwaliów, do tego, że to jest nasze dziedzictwo, że musimy to pielęgnować, przekazywać z pokolenia na pokolenie, ale wszystko zawsze w tym kontekście historycznym, bo to jest bardzo ważne. To jeszcze o teraźniejszość zapytamy. Czym się dziś właściwie zajmuje Związek Polaków w Niemczech? Bo on nadal działa, ma swoje władze, ma swoją stronę w internecie, choć jak próbujemy szukać aktualności, jakichś wzmianek na temat bieżącej działalności, to tam się niewiele pojawia. Może ktoś z państwa będzie nam w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Pani dyrektor, proszę bardzo. Skomplikowane, tak, dlatego o to pytam. No, w tym studiu nie ma łatwych pytań. Nie wiem, czy tak do końca potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ale sądzę, że spróbuję. To może inaczej. Czy ten związek jest jeszcze w dzisiejszych czasach potrzebny? Ja myślę, że dla Polaków mieszkających za granicą tak. Jak najbardziej.
bo przecież Związek Polaków nie istnieje tylko w Niemczech, również i w innych krajach, prawda? Więc on na pewno jest bardzo potrzebny. Natomiast jeżeli chodzi o Związek Polaków w Niemczech, no szczerze mówiąc, w tej chwili jako Dom Polski nie mamy zbyt bliskich kontaktów z tym związkiem. Tam szczerze mówiąc, co jakiś czas zmieniają się władze i tak nie do końca... No, choć te obecne, zdaje się, od 2013 pełnią swoją misję. No, chyba nie. Chyba przynajmniej pan prezes. No, taką wzmiankę mamy najnowszą. No, być może tak, ale mieliśmy chociaż... Powiem szczerze, że tak, mieliśmy bardzo bliskie kontakty z tym związkiem, jeszcze kiedy prezesem tego związku był pan Józef Młynarczyk. I rzeczywiście ta współpraca była taka dosyć mocna. Natomiast później te władze się zmieniły i troszeczkę ta współpraca się no, rozluźniła, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak jest tutaj w Opolu, ale podejrzewam, że jest podobnie. Tak, my w zasadzie nie prowadzimy jakiejś regularnej współpracy z tą organizacją Związku Polaków w Niemczech, która funkcjonuje powojennej, tak, oczywiście powojennej, która działa na terenie Niemiec. Dlaczego? Nie wiem, może to jeszcze przed nami. Mamy bliską współpracę, z czego bardzo się cieszymy, z Domem Polskim Centrum Idei Rodła w Zakrzebie. Z piątą dzielnicą. I no, ja myślę, że ta współpraca jeszcze zaowocuje niejednym wspólnym wydarzeniem. Chociażby wystąpił u nas jeszcze raz zespół Rodlanie. No bo to jest ten przykład, fantastyczny przykład, to trzeba podkreślić, tej młodzieży, która śpiewa, tańczy, tak, robi to z wielką radością, bo mieliśmy ogromną przyjemność oglądać ich występ i to jest niesamowite. To jest właśnie zasługa ciężkiej pracy pani dyrektor Barbary Matysek-Szopińskiej. Niestety, tu muszę przerwać, bo czas nas goni, a pan poseł jeszcze chciałby tylko, uzupełnić. Chciałem dodać, że Związek Polaków w Niemczech po wojnie no, przeżywał różne perturbacje. Był taki okres, że działały jakby dwa związki, które wzajemnie się zwalczały. Jakby uzurpowały sobie prawo do znaku, do nazwy. Na szczęście to już jest za nami. Jest jeden związek, który próbuje się jak najbardziej znaleźć swoje miejsce dzisiaj w Europie, bo jesteśmy przecież w Unii Europejskiej. Wydawałoby się, że żyjemy wszyscy w Unii, gdzie ta tożsamość narodowa już jest mniej ważna, ale wręcz przeciwnie. Muszę powiedzieć, że jestem członkiem Komisji Łączności Polaków z Zagranicą i tam również rozmawiamy na ten temat. I sprawa edukacji Polonii w Niemczech jest żywo dyskutowana, jest ważna i ona wypływa z oddolnych potrzeb. To nie jest tak, że rząd polski zabiega, czy są działacze, którym to na tym bardziej zależy. Jest tak, że mniejszość polska w Niemczech, nawet ta, która jest tam z przyczyn ekonomicznych, ma potrzebę uczenia swoich dzieci następnych pokoleń języka polskiego, polskiej historii, polskiej kultury. I ten związek jest naprawdę bardzo potrzebny. Być może nie do walki takiej, jaką związek miał za zadanie w latach międzywojennych. Ale na pewno do reprezentacji interesów. Też do reprezentacji interesów, ale też dla polskiej kultury, ponieważ pomimo tego, że jesteśmy w Unii, mamy strefę Schengen, możemy przemieszczać się, gdzie tylko chcemy, to jednak ta tożsamość narodowa jest ważna. Naszej dyskusji przysłuchuje się wnuczka pani Heleny, Monika Pelaez. Co pani czuje, kiedy słyszy pani tyle ciepłych słów na temat swojej babci? Ja jestem bardzo dumna na babcię i bardzo chciałam się podziękować, że no, bardzo miło jest takie rzeczy słyszeć o mojej babci. Tak. Przepraszam na moje po polsku, już nie jest tak bardzo. No, w pełni zrozumiałe. No, mamy nadzieję, że naszym słuchaczom też było miło spędzić czas w naszym towarzystwie. A przypomnę, byli z nami dziś pani profesor Janina Hajduk-Nijakowska. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Pani Urszula Zajączkowska. Dziękuję państwu. Katarzyna Mazur-Kulesza. Dziękuję. Barbara Matysek-Szopińska. Dziękuję bardzo. Monika Pelaez. Dziękuję. José Luis Pelaez. Dziękuję bardzo. I poseł Henryk Szopiński. Dziękuję pięknie. Daniel Klimczak, Marcin Kobza i Paweł Oliwa. Dziękujemy również za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia już jutro o poranku.